Od Szczecina po Przemyśl rozciąga się już ruch bezpartyjnych samorządowców zainicjowany przez prezydentów Lubina Roberta Raczyńskiego i Bolesławca Piotra Romana, a wspierany przez legendę polskiego rocka Pawła Kukiza. Na konwencji wyborczej bezpartyjnych samorządowców, która odbyła się w sali koncertowej Polskiego Radia Wrocław, spotkali się wszyscy ci, którzy mówią zdecydowane nie partiom politycznym w samorządach. Przez 12 lat raz startowałem z listy partyjnej. Nie powiem, że żałuję, ale zdecydowanie lepiej rządzi się, mając swój komitet. I tego się trzymam również w tych wyborach. Odmówiłem, podziękowałem za propozycje, które były mi składane przez partie polityczne. W przypadku partii politycznych, myślę, że to jest niestety cecha wszystkich samorządów, albo prawie wszystkich w Polsce, jest tak, że zawsze dochodzi do prób zarządzania samorządami z tylnej kanapy. I to jest po pierwsze niebezpieczne, po drugie oznacza, że osoba, która jest prezydentem z wyboru bezpośredniego, no jakby nie odpowiada za swoje decyzje. I to było, z temu się sprzeciwiałem przede wszystkim, zrywając tą relację i startując w ostatnich wyborach już jako kandydat niezwiązany z żadną z formacji politycznych. Partie polityczne mają jeden cel, władzę. Nam władza jest potrzebna jako narzędzie do osiągnięcia celu. Dla partii politycznych władza jest celem samym w sobie. W konwencji bezpartyjnych uczestniczyły również osoby, które swoje małe ojczyzny chcą dopiero od politycznych wpływów uwolnić. To daje nam demokracja, że mamy wolność słowa i wolność wyboru. Dlatego każdy Polak obowiązkowo powinien iść do wyboru i wziąć władzę we własne ręce i zagłosować na samorządy bezpartyjne, bo to nie są ludzie z układów, to są ludzie, którzy mają i chcą działać z potrzeby serca. Ruch bezpartyjnych ma szansę na sukces, bo 99% Polaków nie należy do żadnej partii politycznej. Ponad 99% Polaków nie należy do partii politycznych. Kto rządzi w Polsce na poziomie Sejmu i Senatu? Partie polityczne, które chcą dzisiaj zdominować również samorządy, co im się w części udało, chcą zejść do poziomu sołectw, rad osiedlowych. Te 3 promile chcą decydować o losie pozostałych ponad 99% obywateli. Na to się nie zgadzamy. Konwencję wyborczą bezpartyjnych samorządowców poprowadził Paweł Kukiz, który pod szyldem bezpartyjnych startuje do sejmiku województwa dolnośląskiego. Pora odpartyjnić państwo. Ja bardzo mocno liczę na to, iż to spotkanie dzisiejsze jest początkiem drogi do odpartyjnienia państwa na samej górze, na poziomie parlamentarnym. Jednakże dzisiaj musimy rozpocząć proces odpartyjniania i przywracania państwa obywatelom od samego dołu. Wśród głównych założeń programowych bezpartyjnych samorządowców znajduje się odbudowa zdegradowanego systemu kolejowego na Dolnym Śląsku oraz zmiana sposobu dzielenia unijnych pieniędzy. Tymoteusz Myrda, kandydat do sejmiku, mówił o tym, że trzeba je dzielić nie z politycznego klucza jak dotychczas, ale w zależności od liczby mieszkańców danego miasta i gminy. Zdaniem lidera ruchu Roberta Raczyńskiego największym wrogiem bezpartyjnych nie są partie polityczne, ale frekwencja. To ona zadecyduje o wszystkim 16 listopada. Stąd powiedziałem sobie, że 3 ostatnie dni posłuchaj wyłącznie apelowaniu do pójścia do wyborów. Dlaczego to jest takie ważne, frekwencja wyborcza? Z prostej przyczyny. Przy niskiej frekwencji, niską frekwencją są zainteresowane partie polityczne. Dlatego, że przy niskiej frekwencji idzie elektorat właśnie upartyjny. Konwencję zakończył występ Pawła Kukiza, który na ten jeden wieczór zamienił glany na eleganckie buty z czubem po to, by, jak powiedział, wymierzyć kopa szerzącemu się partyjniactwu. Zespół Chorzy świetnie radzi sobie na scenie, wykorzystując doświadczenie teatralne do niecodziennej interakcji z publicznością. To przedstawiciele gatunku rock społeczny. Zagrają w klubie Pod Muzami w sobotę 15 listopada o godzinie 19. Zapraszamy. Zaprenumeruj głos pokolenia.
spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.